MKS Zagłębie Lubin z kolejną wizytą w szkole. Tym razem zawodnicy i zawodniczki naszego klubu odpowiadali na pytania uczniów z gimnazjum nr 4 w Lubinie. Organizatorem i pomysłodawcą spotkania był Krzysztof Drozdowski, nauczyciel z gimnazjum nr 4. Tego typu spotkania ze szczypiornistami są już tradycją. Rokrocznie spotykamy się z przedstawicielami drużyn damskiej i męskiej. W tym roku również zaprosiliśmy sportowców na to spotkanie z młodzieżą. Sali uczniowie klasy o profilu piłka ręczna mogli zadać pytania zawodnikom i zawodniczkom Zagłębia. W ogniu pytań znaleźli się Kaja Załęczna, Monika Maliczkiewicz, Mikołaj Szymyślik i Dawid Przysiek. Jak najbardziej jestem za właśnie takimi akcjami. Już od najmłodszych lat też byłem młody, też wiem, że jacyś sportowcy przychodzili do mnie. Teraz bardzo się cieszę, że ja mogę właśnie w takich akcjach uczestniczyć, no i aby to wszystko szło do przodu. Młodzi adepci piłki ręcznej pytali swoich idoli dosłownie o wszystko, a miedziowi chętnie i ciekawie odpowiadali. No myślę, że pytania nie były trudne, ale myślę, że trafne i takich pytań się spodziewaliśmy mniej więcej. No cieszę, że jest zainteresowanie ze strony zarówno szkoły, jak i uczniów odnośnie naszej dyscypliny. No chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób trenowało piłkę ręczną i takie spotkania są ważne, bo dzieci mogą mieć kontakt właśnie z zawodnikami i zadać pytania, które ich nurtują i może przez to będą chętniej chodzili na treningi, uprawiali sport i przychodzili na mecze jako kibice. To już kolejna akcja marketingowa MKS Zagłębia Lubin. Wcześniej część naszych zawodników gościło w szkole szkół sportowych, a także w przedszkolu miejskim nr 6.